Siemanemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj już drugi odcinek z Human Fall Flat. Zapraszam was bardzo serdecznie. Dobra, tak więc jak widzicie, jesteśmy w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy poprzedni odcinek. I co tutaj możemy zrobić? Możemy na przykład tą skrzynkę, chociaż ja nie wiem czy... już wiem o co chodzi. Dobra, patrzcie. Bo to jest zapewne taki mechanizm, że żeby otworzyć drzwi, trzeba stanąć na tym kwadracie. Jak tu się steruje, bo już nie pamiętam. O, widzicie? Jak stoimy, to możemy przejść, ale nie zdążymy tam przejść, a ja chciałem zrzucić tą skrzynkę. Byłbym największym downem, debilem, jaki ten świat widział, więc zapewne trzeba tą skrzynkę po prostu tutaj postawić. I dzięki temu możemy sobie spokojnie przejść. Widzicie, jaki jestem mądry tutaj, mano? Teraz sobie weźmiemy skrzynkę z góry. No, chodź ze mną, skrzynko. Czy ja będę musiał tam jakoś wejść na tą, do tej skrzynki? Okej, czyli tak się wchodzi, po prostu musimy stać na nogach. I teraz zepchaj to, dokładnie. Ja już po prostu, kurde, czuję się jakbym grał już kiedyś w tą grę. A nie grałem nigdy, więc... Ale no, takie gry są dość ten... Próbowałem dzisiaj skustomizować swoją postać, bo wiem, że można mieć jakoś tam swoją twarz i w ogóle... Ale to było tak ciężkie i toporne, że nie dałem rady tego zrobić, więc... Taki ludzik jest całkiem spoko. Tutaj, co tutaj trzeba zrobić? Okej, tam jest ten przycisk, na który trzeba położyć skrzynkę, żeby przejść przez tą bramkę. Więc zapewne trzeba... Tutaj nacisnąć windę. Tak jest. Zabrać skrzynkę na windę. Ma to sens, nie? No, chodź w skrzynko. Dobra, wzięliśmy naszą skrzynkę na spacer. Nacisnąć przycisk. Zdjąć skrzynkę. Do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Nie! Nieważne, nikt nic nie widział. Halo, na dół poproszę windę. To było tak rakowe, że aż... Aż nie chcę o tym mówić, bo aż mi wstyd tego, co się tam stało wszystkiego. No, wejdź tam. Dobra, jesteśmy. Teraz spokojnie wyjdziemy. Naciśniemy przycisk. No, naciśnij przycisk. Dobra, jest naciśnięty. Teraz weźmiemy to za rękę. Czy jestem turystą? Dostałem taki ten osiągnięcie, że jestem turystą. Czemu nie mogę przejść? Dobra, mam lepszy pomysł. No halo, wezmę ją stąd, złapię i zabiorę, tylko muszę iść w dobrym kierunku. Jeszcze troszkę. To wystarczy? No nie! A miało być tak pięknie. Znaczy w sumie było dobrze, tylko trzymało się dopóki nie postanowiło, że jednak nie chce się trzymać. Tutaj ją troszkę jeszcze popchniemy po prostu. O, teraz jest idealnie, no po prostu perfekcyjnie. Kolejna rzecz, wracają pociągi, tutaj jest przycisk, tam jest skrzynka. Jakim cudem mam tą skrzynkę? Aha, dobra, już wiem jakim cudem. To trzeba troszkę przepchnąć, żeby było mniej więcej na środku. Najprawdopodobniej to tak trzeba zrobić. Teraz windę na dół poprosimy. Weźmiemy naszego klocka, przeskoczymy z jednej na drugą i postawimy tam klocka. Dobra. Przycisk. Okej. Chyba nie trzeba tego trzymać. Weźmy naszego klocka. I teraz hop. Pięknie, kurde. Za słabo. Więc to już nie jest takie proste. Znaczy, jest za słabo, za mało przesunięte. Ale ledwo też przeskoczyłem do tego tam, więc... Dobra. Zawołajmy windę na dół. Dobra. I przesuńmy to jeszcze troszkę. Teraz chyba za mocno, co? No, zdecydowanie. Tak leciutko musimy. O, dobra. Teraz powinno być dobrze. Ale nie obiecuję. Nie wiem, czy będzie dobrze. Tak przynajmniej powinno być. Smutno mi będzie, jeżeli się okaże, że to nie o to chodziło w tym odcinku. Znaczy, w tym... tej zagadce. A tak może być. Może być tak, że powiedzą mi nagle, że mano, to nie tak miałeś zrobić. Dobra, rozpędźmy się, skoczmy, jesteśmy.
No nie, no kurde! Pudełko do dupy jesteś. To jest ciężkie. Dobra, podchodzimy. Kolejne podejście do skoku. Czy uda nam się? Dobra, próbowałem już wszystkich technik skoku. To niestety nie wyjdzie, więc... Puszczam... Aha, tu video nam się, ale no ja wiem jak to zrobić. Push object with your feet. Walk on top of the platform by holding a wall. No okej, może właśnie, może zróbmy to tym sposobem. Bo jak widzieliście, teraz ja nie popychałem tego kompletnie. A to się przesunęło, więc to się da przesunąć z góry już. Jak wejdziemy nad tą platformę, będziemy mogli po prostu, odpychając się od ściany, przewieźć to i nie będziemy musieli skakać. To jest chyba lepsze rozwiązanie niż po raz tysięczny próbowanie przeskoczenia. Ogólnie da się przeskoczyć, bo da się przeskoczyć, ale to chyba jest, będzie łatwiejszy sposób już. Wiecie, no nasza próba przeskoczenia zawiodła tyle razy, że spróbujemy tego, co oni nam tutaj radzą. Więc po prostu wejdziemy tutaj. Okej, i teraz... Tylko właśnie, jak to zrobić? Jak ja mam się odpychać od ten? Czy ja wymyśliłem nową technikę robienia tego? Nie! Patrzcie, przesuwałem to idąc do tyłu. Potem skakałem. Dobra, chyba jednak wolę zeskoczyć. Chyba wolę zeskoczyć, no bo w sumie to nie mam pomysłu, jak się odepchać tymi nogami. Oni tam piszą o tym odpychaniu, ale no to nie do końca działa. Albo ja przynajmniej, może jest jakiś przycisk, który powoduje, że to się da zrobić. No i co, znowu utknęliśmy, nie? Spokojnie. Jest, jesteśmy! Pięknie, dobra, to był fart, że udało nam się jednak wskoczyć z tym. Tutaj to puszczę i zaniosę to w ten sposób, po prostu to popchnę. Bo nie chcę już mieć z tym problemów żadnych. Dobra, puśćmy. To wytrzyma spokojnie, udało się. Nie tak jak oni nam mówili, ale zrobiliśmy to po swojemu. Trochę to zajęło, to fakt, ale kurde, fajnie rozwiązywać takie... O nie! I co teraz? Jezu, udało się. Bałem się, że przegram tą grę. Bałem się, że będę musiał zacząć od początku. A nie chciałbym tego zacząć od początku. Naprawdę, uwierzcie mi, żebym nie chciał. Czy to już jest koniec tej mapki? Tak jest, to jest koniec tej mapki. Dobra, przed nami kolejna mapka, która wcale nie wygląda na prostszą. Ale no, kurczę, tamta była zbyt krótka, żeby zostawić ją na cały odcinek. Tutaj trzeba skakać po tych? Nie wiem w sumie, gdzie musimy iść. Widzę tutaj, że jest video, ale chyba wolę skoczyć tam, gdzie trzeba, niż żeby video zdobyć. Dobra, na razie skakanie szło całkiem spoko, niestety teraz sfejlowaliśmy. Weźmy w video i zobaczmy, co tutaj trzeba robić. Wspinanie się. Yourself up. Walk forward as you release your hands. Hand release timing is crucial. Releasing too early or too late will not get you high, and you might as well do yoga instead. Okej, czyli tutaj troszkę pohejtowaliśmy jogę. Ogólnie wspina się według nich także ręce do góry. Tak, ręce do góry, ale no złap tą drugą ręką też. Ręce do góry, idziemy do przodu, tak? I podskakujemy, i patrzymy w dół i puszczamy. O, dokładnie tak. Ręka. Patrzymy w dół. Aha, wystarczy popatrzeć w dół. Puszczam. O, zaraz, właśnie. To było to, że jak za wcześnie puścicie, to przypał. Łapiemy, patrzymy w dół. Puszczamy. Kurde, to nie jest takie łatwe. Ręka. Patrzymy w dół.
Idziemy do przodu, dobra, już kminie. To jest logiczne. Czyli tak, ręce do góry, łapiemy, patrzymy w dół, trzymamy W, czyli iście do przodu i potem musimy w dobrym momencie puścić te. Okej, musimy przejść tam. Tędy raczej nie przeskoczę, więc... Wybiorę tą bezpieczniejszą drogę. Dobra, jesteśmy już całkiem daleko. Czy tutaj znowu będzie trzeba się wspinać? Czemu zapisujemy? Okej, udało mi się już wspiąć na kolejną rzecz. Patrzymy na dół, trzymamy W, puszczamy. Dobra, pięknie. Ręka, trzymamy, patrzymy na dół, trzymamy W. Pięknie. Ręka, puszczamy, patrzymy na dół, trzymamy W. O, stop. Tutaj trzeba przeskoczyć. Jest kolejne video, więc zobaczmy kolejne video. Okej. Walk forward, releasing the hands. Practice timing and use the momentum. If you don't release hands, you'll make a fool of yourself, like saying goodbye, shaking hands, and walking away without releasing your hand. Etiquette says never do that. Okej. Fajne są te filmiki. Czyli teraz, ażeby uczyli nas, bo to już jest wyższy climb. Czyli tutaj nie wystarczy podnieść rąk, tylko trzeba skoczyć, złapać, patrzeć na dół i iść. Rozumiecie? Można już to zrobić, o, właśnie w taki sposób, tylko troszkę, że w biegu da się to zrobić. Czekajcie, spróbujemy w biegu. No, widzicie? O Jezu, stój! Dobra. No i już w sumie to już nie jest takie ciężkie. Jak sobie tutaj poćwiczycie troszkę, to już bym powiedział nawet, że jest łatwiutkie. I bardzo przyjemne. Szkoda, że wcześniej nie wiedziałem tego, jak to robić. A, co tutaj trzeba? Tutaj trzeba to przesunąć? Tylko? Ale nie w tą stronę chyba, co? Bo tu jest więcej miejsca. Tak jest. Więc chcieli nas tutaj porobić, a to w tamtą stronę po prostu trzeba przesunąć. I przechodzimy dalej. I co tutaj? Halo? O, okej, czyli nie mamy stąd wyjść, mamy się tu wspiąć. Patrzcie, teraz musimy tutaj wejść. Tutaj wejść. Tutaj wejść. I stąd zeskoczyć dopiero tutaj. Jezu, wespnij się. Dobra, ale fart. To już było fartowne, muszę przyznać. Stój. Wyprostuj. Skaczemy, dobra, tutaj też trzeba przeskoczyć i tutaj jest kolejny jump. Jezu, bałem się, że się połamie. Daliśmy radę, czyli no już jesteśmy całkiem dobrymi graczami, kurde. Już wiemy, jak się wspinać, wiemy, jak skakać i tak dalej, więc teraz pobiegnijmy. O kurde. I co teraz? Aha. Tutaj można coś zrobić, tak? Stop. Czy ja doskoczę aż tam? Nie, ale jak ja to przepchnę, to co się stanie? Tu jest jakaś półka. Nie wiem, teraz jestem zagubiony. Wydaje mi się, że zrąbałem. Aha, ale to się da podnieść pewnie, nie? Tak, okej, dobra. Jednak nie zrąbałem. Teraz trzeba jak najszybciej pobiec. Już ręce mieć do góry, skoczyć. O, i teraz wejdziemy spokojnie. Dobra, jesteśmy. O, przecież kurwa. No nie, no, wejść tak w takie ciężkie miejsce wejść i tak łatwo spaść. To już jest chamstwo w chamstwie po prostu. Państwo w państwie. No ale trudno, no. Jak trzeba, to trzeba. Biegniemy już rozpędzeni w ostatniej chwili skok. Łapiemy, wchodzimy, puszczamy. Łapiemy, wchodzimy, puszczamy. Łapiemy, wchodzimy.
Puszczamy. Stoimy. Dobra, tu trzeba też się rozpędzić. Ręce w górę. Biegniemy, skaczemy, łapiemy. Dobra, jesteśmy. Czyli trzeba było i tak przesunąć to. Okej, tu nie trzeba było łapać. Super, mam nadzieję, że to już będzie koniec tej mapki, bo już trochę tutaj spędziliśmy czasu. Nauczyliśmy się już wspinać, ale tutaj myślę, że będą jakieś kolejne rzeczy. Nie, tu już chyba nie będzie, co? Tu już chyba będzie spadek. Okej, bałem się, że już tam się nie da wejść. Telewizor, głośniczki, no pięknie, pięknie jest. Tak, chcę wyjść. Okej, czyli to już jest koniec tej mapki. Na całe szczęście, znaczy na całe szczęście. No gra się bardzo przyjemnie, ale ten odcinek musi się kiedyś skończyć. A żeby... na takie te fajne spadliśmy. No dobra, tak więc to już by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Tak więc jeszcze raz, to już by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobało, bo mi bardzo. Jeżeli wam się spodobało, to jak zawsze łapka w górę. Jeżeli wam się nie spodobało, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli ja wam się spodobałem, to zostawcie suba, na dzisiaj to już wszystko. Trzymajcie się. Pa, pa. Pa, 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 pa.